Kazimierz Pruszyński jest niejako wpisany w misję Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Pośród projektów związanych z Kazimierzem Pruszyńskim, a realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej, znajdują się te najbardziej spektakularne, czyli rekonstrukcja biopleografu, najważniejszego wynalazku Kazimierza Pruszyńskiego, rekonstrukcja zaginionego pierwszego filmu fabularnego, czyli powrotu Birbanta. Kazimierz Pruszyński był jednym z bohaterów polskiego komponentu stworzonego przez NCKF do wystawy Leonardo da Vinci Energia Umysłu. Pomyśleliśmy, że brakuje jeszcze jednego małego aspektu, czyli naszej opowieści o Kazimierzu Pruszyńskim. Wybraliśmy komiks. Komiks jako medium do przedstawienia postaci głównego bohatera Kazimierza Pruszyńskiego, tylko z takim małym twistem. Twistem, który związany jest raczej ze światem, który zamieszkuje Pruszyński. Ilość fascynujących wydarzeń, które miały miejsce na początku XX wieku, sprzężona z fenomenalnymi wynalazcami, z artystami, wielkimi ludźmi, którzy wtedy żyli, którzy zapładniali wyobraźnię tamtych pokoleń, tworzy taką wybuchową mieszankę, która daje nam kapitalną scenografię i kapitalnych bohaterów do opowiadania naszych historii. Tak jak wielcy pionierzy kinematografii tworzyli światy i opowiadali nowe historie, tak my teraz bierzemy te postaci, właśnie tych wielkich, jak Méliès, jak Lumièreowie, czy jak Kazimierz Pruszyński w naszym wypadku. Traktujemy je jako rodzaj zabawek. Dostajemy ogromną piaskownicę motywów ikonograficznych, wydarzeń historycznych. I w tej piaskownicy możemy opowiedzieć swoją, nową, fajną, przerażającą, ale też porywającą historię. Akcja pierwszej części komiksu rozgrywa się w latach 1908-1909. Jest to okres troszeczkę pomiędzy największymi wynalazkami Kazimierza Pruszyńskiego, czyli między wynalezieniem biopleografu a aeroskopem czy aparatem OKO. Kazimierz Pruszyński kończy w 1908 roku studia na Politechnice w Lisz. Odnosi kolejne sukcesy, patentuje i pracuje nad kolejnymi wynalazkami, a jednocześnie jest to okres, w którym musi pochować dwie bliskie mu osoby. Historia śmierci tych osób jest częścią tajemnicy, w którą uwikłany jest Kazimierz Pruszyński. Na to wszystko, na tę historię rodzinną, zakorzenioną w historii końca XIX, początku XX wieku, nakładamy taki filtr niesamowitości, historii niestworzonych. Historia, w której zanurzony jest nasz Kazimierz Pruszyński, może nie jest historią alternatywną naszego świata do końca, bo są wydarzenia w niej, które powtarzają najważniejsze wydarzenia początku XX wieku, więc będziemy mieć katastrofę tunguską, zatonięcie Titanika, wybuch I wojny światowej, ale pod powierzchnią tej rzeczywistości i tej historii, którą znamy z podręczników, bije jakby inne, mroczniejsze serce. Serce pełne tajemnic, skrytych organizacji, odrobiny okultyzmu, czegoś, czego fani takich komiksów jak Hellboy czy Liga Niezwykłych Dżentelmenów na pewno chcieliby zobaczyć u nas na gruncie polskim. Komiks mógłby być czysto biograficzny, faktograficznym zapisem życia Kazimierza Pruszyńskiego. Spotykamy na rynku wydawniczym w Polsce parę komiksów o wielkich, znanych, zasłużonych Polakach, których życia jeden do jednego przeniesione zostały na karty komiksu. My zdecydowaliśmy się na coś innego. Początek XX wieku dobrze gra z pewną właśnie ponadnaturalną konwencją. Konwencją kosmicznego horroru znaną z Lovecrafta i czemu nie dokonać mariażu jakby tych dwóch rzeczywistości. Po to, żeby opowiedzieć historię zakorzenioną oczywiście w naszej rzeczywistości, ale pozwalającą na świeże spojrzenie na postać Kazimierza Pruszyńskiego. Przez naszą alternatywną historię życia Kazimierza Pruszyńskiego chcemy zaciekawić czytelników postacią tego wielkiego polskiego wynalazcy. Wierzymy, że czytelnik, który wciągnięty zostanie w ten szalony nasz świat początku XX wieku, zaciekawi się postacią, sięgnie do biografii, wybierze się na wystawę Narodowego Centrum Kultury Filmowej i pozna historię prawdziwego człowieka, człowieka, który tworzył kinematografię. Pierwszy tom komiksu ukaże się jeszcze w 2020 roku. Pozostałe dwa, które zamkną pewną historię, ukażą się w przyszłym roku, więc 2021 mamy pierwszą, może nie ostatnią, trylogię o Kazimierzu Pruszyńskim.